Dzień dobry Państwu. Odwiedzam Państwa dzisiaj w środku majówkowego długiego tygodnia, żeby Wam polecić trzy książki. I tak się akurat składa, że wszystkie trzy są naprawdę bardzo dobre. Zatem jeśli macie ochotę posłuchać o nich trochę więcej, no to serdecznie zapraszam na kanał Znalezione, Przeczytane na YouTubie oraz na platformę na Spotify'u o tej samej nazwie. A te trzy książki to będą po kolei Ubik Filipa K. Dicka, Białe Morze Roya Jakobsena oraz Wady snu Radki Denemarkowej. Dzisiejszą swoją opowieść o książkach rozpocznę od powieści Filipa K. Dicka pod tytułem Ubik, oryginalnie wydanej w Stanach Zjednoczonych w roku 1969, w Polsce 6 lat później. Wydawnictwo Literackie wydało to właśnie w 1975 roku, a przetłumaczył Michał Ronikier. Ja nie posiadam tamtego pierwszego wydania. Posiadam bardzo kiepskie w sensie edytorskim wydanie wydawnictwa Amber z roku 1990. Widzowie na YouTubie najprawdopodobniej już teraz mają okazję zobaczyć to wydanie. Niestety to były czasy, kiedy książek już co prawda było sporo na rynku wydawniczym, ale były wydawane bardzo niechlujnie. No cóż, czy coś dobrego da się o tym wydaniu powiedzieć w sensie edytorskim? Nie wiem, może ilustracje Jerzego Skarżyńskiego zasługują na jakąś uwagę. W tej wersji wydawnictwa literackiego, tej pierwszej, ponoć było bardzo ciekawe posłowie Stanisława Lema. Niestety nie dotarłam do niego w tej mojej książczynie, rzecz jasna, żadnego posłowia nie ma. Z kolei w najnowszym wydaniu Ubika znajduje się również, mówię ponoć, bo nie czytałam, ale znajduje się ponoć właśnie bardzo ciekawa przedmowa z kolei Łukasza Orbitowskiego. Ja kontynuuję swoją drogę czytelniczą z prozą Filipa K. Dicka, w ogóle z gatunkiem sci-fi. To jest druga powieść tego autora, którą przeczytałam, Po człowieku z Wysokiego Zamku, którego zresztą czytałam jakiś miesiąc temu. Także myślę, że to będzie istotne nazwisko w pierwszej połówce tego roku na mojej liście książek i autorów. Człowiek z Wysokiego Zamku i Ubik to moim zdaniem są jednak dwie skrajnie różne książki, bardzo odmienne w stylistyce, w języku. Człowiek z Wysokiego Zamku w ogóle mi nie przypominał literatury sci-fi. No i też patrząc po Waszych komentarzach pod moim filmem odnośnie tej książki, to wydaje mi się, że ona w ogóle nie jest reprezentatywna dla prozy pana Dicka. Ale dość o człowieku, bo dzisiaj będzie o Ubiku i tak zupełnie na świeżo nagrywam ten materiał w poniedziałek rano, a wczoraj, czyli w niedzielę wieczorem, skończyłam Ubika. I naprawdę mam ochotę rozpocząć ten podcast właśnie tak niechronologicznie, jeśli chodzi o książki ostatnio przeczytane, czyli od książki przeczytanej dosłownie przed chwilą. Bardzo mnie Ubik wciągnął, pochłonął, właśnie od pierwszego rozdziału, szczerze przyznam. Dość dobrze, myślę, odnalazłam się w tych takich futurystycznych bardzo już wizjach Filipa Dicka. Chociaż muszę przyznać, że to jest naprawdę dosyć zabawne uczucie czytać o czasach, w których dzieje się ta książka, a to jest, przypomnę, rok 1992, jako o epoce zaawansowanej technologicznie przyszłości. No bo oczywiście te lata 90. z naszej perspektywy, z mojej perspektywy, to już jest bardzo zatarta w pamięci przeszłość. Także taka refleksja na początek, takie wrażenie mi towarzyszyło, kiedy myślałam sobie właśnie też, jak bardzo dawno już powstała ta książka. Trochę się tak uśmiechałam pod nosem, kiedy sobie myślałam na przykład o tym, jak na wyobraźnię czytelników w końcówce lat 60. działał na przykład wynalazek wideofonu. No, bo na pewno nie tak jak na czytelnika współczesnego. Jesteśmy w świecie zanurzonym w przyszłości. Część akcji toczy się na Ziemi, część już w jakiejś przestrzeni skolonizowanej na innych planetach. Tutaj akurat jest to Luna na przykład. Ludzie przemieszczają się swobodnie helikopterami w tejże przestrzeni, współpracują z inteligentnymi maszynami o cechach ludzkich. Możemy sobie posłuchać bardzo zabawnych rozmów człowieka, na przykład z drzwiami. Chodzimy do sklepu, obsługuje nas elektronowy subiekt i tak dalej, i tak dalej. No, mamy postacie o cechach paranormalnych, to są telepaci, jasnowidzowie. I oni są rozpracowywani przez grupy wywiadowcze takich antytelepatów, czy antyjasnowidzów. Jest to taki pomysł Dicka. Chodziło o zestawienie dwóch grup, które, a właściwie jedna z nich potrafiła jakby zablokować działanie tej pierwszej. Są przywódcy tych grup, jest jakaś walka światów,
I sądzę, że więcej nie ma sensu zbyt długo rozwlekać się na temat fabuły. Tutaj w przypadku Ubika jest tak, że rozwinięcie jakiegoś wątku, no niestety jest bardzo spoilerogenne, więc no muszę tu bardzo uważać. Dodam, że Philip Dick wprowadza tutaj bardzo ciekawą kategorię niepełnej śmierci, czy jakby innymi słowy przebywania istoty ludzkiej w stanie tak zwanego półżycia. I ja nie wiem, na ile to jest pojęcie czy pomysł jakoś przełomowy gatunkowo, natomiast no, dla mnie to było bardzo ciekawe i takie podkręcające fabułę. Rzeczywiście nawet w książce istnieje taka instytucja, która nazywa się Moratorium Ukochanych Współbraci. No i to jest właśnie taki rodzaj specyficznej chłodni, w której przetrzymywane są ciała ludzi, którzy jakby nie do końca umarli. Nie można ich nazwać żywymi, ale można się jakoś tam z nimi porozumieć za pomocą tak zwanej protofazy. Można się połączyć z ich mózgami, porozmawiać, wymienić myśli. I ja nie bez przyczyny wspominam o tym, bo w ogóle słowo kluczowe dla mnie, jeśli chodzi o Ubika, to jest rozkład. Stan rozkładu. Powolne umieranie. Taki stan przedśmiertny. No i bohaterowie Ubika cały czas jakby doświadczają tego procesu, procesu zamierania świata. Starzeją się ludzie, ale starzeją się też przedmioty, starzeją się na przykład samochody. Właściwie ciągle przechodzimy do jakichś takich starszych form istnienia, gorszych. I dodatkowo jeszcze nasi bohaterowie cofają się w czasie. Ten proces jest czasami bardzo zaawansowany. Mają też umiejętność przełączania się między jakby torami czasowymi i to już nadaje książce taki posmak, powiedziałabym nawet postmodernistyczny. Tak jak powiedziałam, rozkład, dodałabym jeszcze może takie określenie regresja, bo to też jest bardzo ciekawe, to co wymyślił Dick, że wszystko się gdzieś tam w jakiś sposób odwraca w tej książce. W związku z tym też cofaniem się bohaterów w czasie. Muszę przyznać, że jako czytelnik nie zawsze wiedziałam, co dzieje się w prawdziwym życiu bohaterów, a co w ich śnie. Tak samo nie do końca miałam pewność, czy oni jeszcze są żywi, czy już są umarli. Są też bohaterowie, którzy na przykład się budzą i stwierdzają, że właśnie jest początek ubiegłego miesiąca na przykład. Także to też doprowadza do różnych nieporozumień między tymi bohaterami, no ale nadaje takie bardzo, bardzo specyficzne napięcie tej książce. I ja Państwu powiem, przyznam się szczerze, jakie miałam skojarzenia czytając Ubika. Miałam skojarzenia bardzo filmowe. Po pierwsze, automatycznie miałam skojarzenia z Matrixem. Nie wiem dlaczego. Tak dużo analogii jakoś znajdowałam w tych sytuacjach, w których znajdowali się bohaterowie Ubika. Mi się przypominali właśnie bohaterowie filmu Braci Wachowskich. Najbardziej chyba ze względu na taką serię niewytłumaczalnych zdarzeń, które się działy bardzo szybko, bardzo nagle. Właściwie tak jakby na pstryknięcie palcami rąk. Po drugie, atmosfera w Ubiku była taka trochę paranoidalna i też przypominała mi filmy na przykład Christophera Nolana, jeśli Państwo znają. Ja tutaj głównie miałam skojarzenia z Memento, tam jeśli Państwo oglądali, to bohater stracił pamięć krótkotrwałą i co tam działo się w tym filmie, bardzo polecam, jeśli ktoś z Państwa nie widział. W Ubiku nie ma utraty pamięci krótkotrwałej, natomiast no, to co dzieje się w głowach bohaterów, bardzo mi tamtą sytuację przypominało. Chociaż zabawne, bo przecież to są filmy, które powstały 30 lat po napisaniu Ubika przez Philipa Dicka. No i myślę, że to, że czytelnik nie jest w stanie stwierdzić do końca, czy dany bohater jeszcze żyje, czy nie, jest naprawdę bardzo ciekawe. Taki rozkład świata właśnie otaczającego w pewnym momencie po prostu dopada też tych bohaterów. I oni się jakby pogrążają w takim rozkładzie, w takiej entropii. To wszystko staje się jakieś takie płaskie w ich głowach. Oni sami sobie zaczynają zadawać pytania, czy ja jeszcze żyję, czy może to jest już śmierć, czy tak wygląda ten proces. Ubik podobno został stworzony przez Dicka w ogóle w stanie niepełnej świadomości, to znaczy pod wpływem bardzo silnych środków odurzających. No i myślę, że to tłumaczyłoby wiele wyjątkowo zawirowanych scen w tej książce. Ja uważam tę książkę za genialną na poziomie konceptu, samego pomysłu. No a bohaterowie, no oni nie byli jakoś bardzo pogłębieni. Wydaje mi się, że oni tak zostali wymyśleni przez autora,
żeby doprowadzać do konkretnych sytuacji, do rozwoju akcji, coś powodować, wywracać do góry nogami, ale czy jakoś się Dick specjalnie nad ich motywacjami pochylał? Chyba nie. Może z wyjątkiem takiego jednego bohatera, który nazywał się Joe Chip. On mi się bardzo podobał, dlatego że on co jakiś czas tak bardzo ostentacyjnie się buntował, głównie wobec odhumanizowanych robotów, które żądały ciągle od niego jakichś pieniędzy. On miał takie właśnie chwilowe namysły właśnie nad zanikiem na przykład więzi międzyludzkich, zanikiem zaufania, upadkiem głębszych relacji. Tutaj mi się bardzo ten bohater podobał pod tym względem. Podobała mi się książka. Podobała mi się bardzo. Na koniec miałabym do Państwa takie pytanie, prowokacyjne może trochę. Czym dla Was był tytułowy Upik? Zwracam się tutaj oczywiście do tych, którzy czytali. Jeśli znacie oczywiście strukturę rozdziałów, to wiecie, co mam na myśli, no bo Upik może być wszystkim, może być całym światem, może być instrukcją do wszechświata, do zrozumienia wszechświata. Bardzo byłabym ciekawa Waszych zwięzłych odpowiedzi. A druga kwestia, która mi się tu nazywa, to są określenia odnośnie prozy Philipa Dicka i samej jego osoby jako pisarza, bo mówi się o nim, że był Szekspirem sci-fi, czy też amerykańskim Borgesem. No ja nie czuję do końca tych porównań, aczkolwiek one brzmią bardzo intrygująco, więc tutaj czytelnicy, którzy są bardziej zaawansowani, jeśli chodzi o ten gatunek, może mi powiedzą, czy rzeczywiście tak można mówić, porównywać tego pisarza. A autorami tych porównań, dodam, są inni znani pisarze. Także tyle o Upiku. Bardzo, bardzo Wam polecam. Tym, którzy się wahają być może. Myślę, że jest to książka ciągle warta przypominania. I druga książka, którą dzisiaj gorąco będę Państwu polecać, to Białe Morze Roya Jacobsena. Oryginalnie wydana w 2015 roku. Polskie tłumaczenie ukazało się w roku 2019. Autorką tłumaczenia jest Iwona Zimnicka. Wydało to wydawnictwo poznańskie w swojej dosyć popularnej serii dzieł pisarzy skandynawskich. Jacobsen, pisarz norweski, to było moje odkrycie z zeszłego roku. To jest bardzo uznany pisarz w Norwegii. Przypominam, 2017, finalista międzynarodowego Bookera za powieść Niewidzialni. No i ten tytuł też dokładnie rok temu polecałam na swoim kanale. Białe Morze to jest kontynuacja sagi rodzinnej Baroi. Pierwszą częścią są właśnie Niewidzialni. Warto podkreślić, że powinno się czytać jednak tą sagę w odpowiedniej kolejności, czyli nie zaczynać od Białego Morza, traktować je jako rozwinięcie tego, co zaczyna się w Niewidzialnych. Ale po tych dwóch częściach z pewnością można wyodrębnić główną bohaterkę. Jest to Ingrid. Ona jest spadkobierczynią Baroi i w pierwszej części Niewidzialni jest dzieckiem, potem młodą dziewczyną, która próbuje szukać jakiejś takiej własnej tożsamości poza wyspą. Nie chce być skazana na tą wyspę. A w Białym Morzu poznajemy jej losy jako już dorosłej kobiety. Z tym, że trafiamy na taki bardzo, powiedziałabym, ekstremalnie trudny moment w jej życiu, jakim zawsze jest w życiu każdego człowieka wojna. Chodzi o okres II wojny światowej. Mowa o okupacji Norwegii przez nazistów. Oczywiście wszystko dzieje się gdzieś tam z daleka od frontu, od walk, od takiego codziennego okrucieństwa wojny. Tego nie znajdziemy w tej książce, więc nie można powiedzieć, że to jest typowa literatura wojenna, ale to na pewno jest książka, której bohaterem jest po prostu zło. Takie zło opisane przez Jacobsena dosyć brutalnie, ale zarazem, jakkolwiek dziwnie to zabrzmi, też pięknie. To jest takie piękno tego bardzo surowego języka, opisu miejsca, w którym wszystko się dzieje. Jest tam bardzo dużo samotności, ale też bólu, takiej nieuchronności cierpienia. Dla mnie jest to całkowicie odmienny sposób opisywania doświadczeń wojennych, traum wojennych. Odmienny, mam tu na myśli literaturę środkowoeuropejską chociażby, no, że o amerykańskiej już nie wspomnę. Ingrid w drugiej części sagi mieszka sama, wraca na rodzinną wyspę jako prawie już 40-letnia, więc dojrzała kobieta i pewnego dnia nad brzegiem morza znajduje dwa ciała. Są to ciała żołnierzy pochodzące z zatopionego, najprawdopodobniej przez aliantów Brytyjczyków, niemieckiego statku. I jedno z tych ciał nie jest martwe. Ingrid zaczyna przywracać jednego z tych żołnierzy do życia, zaczyna się nim opiekować nieznanym mężczyzną. Ona nie wie, jakiej on jest nawet narodowości. On się podaje za Rosjanina, ale no właśnie. Tutaj zaczyna się taka seria niedomówień narracyjnych, bo być może mężczyzna jest Rosjaninem, a może jest Niemcem. No i zaczynamy sobie zadawać pytanie,
gdzie się kończy opieka, a zaczyna się ta relacja emocjonalno-cielesna między tą dwójką dorosłych ludzi, co się dzieje potem. Tak mniej więcej w połowie książki mamy przeskok czasowy i nagle znajdujemy naszą bohaterkę Ingrid w szpitalu psychiatrycznym, gdzie próbuje ona walczyć z demonami pamięci. I to też, powiem Państwu szczerze, jest bardzo urzekające w tej książce. Ta opowieść zaczyna się rwać na takie małe fragmenty, skrawki i pewnych szczegółów właściwie musimy się domyślać. Jednocześnie też przeżywamy z Ingrid zmiany w jej życiu, jej powolny kolejny już powrót do życia, do odzyskania sił. Drugi już w tej książce powrót na rodzinną wyspę. Ja myślę, że pamięć też jest bardzo ważnym obok zła w tej powieści tematem. I mnie osobiście ta książka właśnie dlatego bardzo zachwyca, bo ja, jeśli oglądacie, słuchacie mnie nie od wczoraj, to wiecie, że ja lubię wszelkie narracje, które są takim dialogiem bohaterów z przeszłością, z wspomnieniami. A tutaj dodatkowo mnie też oczywiście urzeka ten skandynawski taki spokój, prostota w opowiadaniu bardzo trudnych jednak historii. Bo nie mamy tutaj jakiejś takiej ucieczki w jakąś parabolę, w absurd, jak na przykład ma to miejsce w paragrafie 22 Josepha Hellera, który przecież też pisze o wojnie. Ale też w żadnym stopniu nie jest to literatura realistyczna, jak u Hemingwaya czy Remarka, którzy przecież też o wojnie pisać potrafili. No nie ma też w niej nic specjalnie odkrywczego, no bo co jest odkrywczego w tym, że powiemy, że wojna jest ogromnym zagrożeniem dla kobiety? No przecież setki stron literatury non-fiction o tym mówi, a jednak Jacobsenowi się udało stworzyć jakąś taką wyjątkową estetykę, że czujemy się poruszeni i jednocześnie też zachwycamy się tą literaturą. Ja oceniam Białe Morze bardzo wysoko, oceniam je wyżej niż Niewidzialnych. Zdecydowanie zachęciła mnie też ta część do szybszego przeczytania kolejnych, trzeciej i czwartej. Planuję przeczytać je wszystkie w tym roku. Mam szczerą chęć, by Was do tej literatury zachęcić. Do literatury skandynawskiej, literatury z północy. Mało chyba u nas popularnej. No a dziś szczególnie namawiam do poznania wrażliwości i przenikliwości Roya Jacobsena. Przejdźmy zatem do ostatniej już dziś polecanej książki. Są to Wady snu czeskiej pisarki Radki Denemarkowej. Książka wyszła ponad 10 lat temu w Czechach, czyli w roku 2012. I aż 7 lat później w Polsce, w 2019, wydały to Książkowe Klimaty, a przetłumaczyła Olga Czernikow. To jest utwór interesujący, bo dramaturgiczny. Pełny tytuł w ogóle brzmi Wady snu 30 mrugnięć oka. A Radkę Denemarkową znam z książki Kobold, którą polecałam mniej więcej rok temu na swoim kanale, rekomendując ją jako taką bardzo ambitną prozę o wielkim kunszcie fabularnym, formalnym. Przypomnijmy, Kobold jest dwójpowieścią. Radka Denemarkowa splotła tam w jedną opowieść dwie osobne historie. Jest pisarka o wielkiej świadomości lingwistycznej, doskonale operująca słowem. Myślę, że lapidarności językowej tam szukać na próżno. Idzie to u Denemarkowej też w parze z takim głębokim nasyceniem tej prozy w ogóle historią, dziejami. Głównie dziejami Europy, czasów współczesnych, wieku XX. Jeśli chodzi o samą Denemarkową, może tak trochę przypomnę sylwetkę, to jej status myślę, że śmiało można porównać u nas do Olgi Tokarczuk. Jest ona laureatką wielu, wielu nagród, w tym m.in. kilkukrotną laureatką chyba Magnezji Litery, takiej najważniejszej nagrody czeskiej. A zatem będąc świadoma w pełni, z jaką pisarką mam do czynienia, sięgałam po Wady snu. No i od razu Wam muszę powiedzieć, że po Koboldzie to jest naprawdę proza bardzo przystępna. Raczej to jest bardzo przystępna Denemarkowa. Utwór sceniczny. Na scenie spotykają się trzy kobiety, w tym dwie bardzo ważne kobiety ze świata literackiego, no bo to są bardzo popularne pisarki, chociaż żyjące w bardzo różnych czasach, Virginia Woolf oraz Sylwia Plath, a w połowie utworu do tej dwójki dołącza jeszcze trzecia postać, Iwana Trump. No jeśli ktoś teraz z Was się zastanawia, czy aby przypadkiem się nie przesłyszał, to potwierdzam, że tak, to jest ta Iwana Trump. Wszystkie trzy postacie zostały wzięte z rzeczywistego życia. Wiemy, że wszystkie nie żyją od wielu lat. W utworze na scenie spotykają się jakby w życiu po śmierci, w jakimś takim przedsionku w rodzaju czyśćca. Dekoracje do tego
przedsionka denmarkowa zapożyczyła z więziennej celi, no bo to właśnie więzienie jest taką główną sceną w akcji. Wszystkie bohaterki w więzieniu zaczynają wspominać swoje życie, wchodzić ze sobą w dyskusje, w spory, odgrywać różne sceny pełne takich bardzo niekontrolowanych też emocji. I to są dialogi, czy od połowy książki rozmowy, powiedzmy trójstronne, które są zarazem taką rozmową, dialogiem z kulturą, ze spuścizną kulturową, z literaturą, z historią, z tożsamością, z jakimiś mitami. Myślę, że taki największy ciężar intelektualny ma tutaj relacja jednak na linii Wolf-Plath, bo no, to te dwie postacie akurat najwięcej łączy. Obie były pisarkami, obie zmarły śmiercią samobójczą, obie w pewien sposób miały jako kobiety, artystki, po prostu trudniej w życiu. I na scenie u Denmarkowej one tak jakby same przed sobą chciały się jakoś tam z tego swojego życia rozliczyć. Bardzo umiejętnie Denmarkowa buduje te dialogi, buduje je na zasadzie takiej kontry. Obie panie się trochę atakują nawzajem, atakują takie bardzo zapalne punkty w swoich życiorysach i przez to też każda z nich może się odnieść do czegoś ważnego w swojej biografii. Jeśli chodzi o Virginia Woolf, sądzę, że tutaj to jest głównie zmaganie się z takim powszechnym uznaniem jej twórczości za wartościową. Był pewien kompleks Virginia Woolf przez całe życie. Takie poczucie presji, dorównania twórczości mężczyzn, zmaganie się z poczuciem właśnie własnej wartości. Bardzo dużo jako czytelnicy możemy się też dowiedzieć o samej Virginia Woolf jako wolnomyślicielce, która wytyczała właśnie szlaki dla przyszłych kobiet, pisarek, kobiecie, która gardziła wiktoriańskim patriarchalnym ładem społecznym i buntowała się przeciwko marginalizowaniu roli kobiet, ale też ona nie miała do końca odwagi, żeby żyć jednak na własnych zasadach, w pełni świadomie jako osoba na przykład homoseksualna. I Denmarkowa to wyciąga. Genialne są tutaj fragmenty dotyczące też walki Virginia Woolf z krytyką literacką. Tutaj Sylwia Plath prezentuje taką szyderczą postawę wobec Virginia Woolf. Bardzo mi się podobało takie nawiązanie do jednej z moich ulubionych książek. A przy okazji też i adaptacji filmowej, bo mam tu na myśli The Hours, Godziny, przypomnę, książkę napisał Michael Cunningham, a film wyreżyserował Stephen Daldry ze świetną rolą, moim zdaniem, Nicole Kidman jako Virginia Woolf. No i żeby było śmieszniej, to Radka Denmarkowa wykorzystuje ten epizod, mam na myśli film Godziny, w rozmowie między dwiema pisarkami i to jest bardzo zabawne. Sylwia Plath z kolei to jest takie rozgrywanie tematu tworzenia, działalności literackiej i próbą pogodzenia chyba tego też z rolą matki. Jest tutaj takie piętno odpowiedzialności, pojawia się temat poświęcenia. No i jeszcze z trzeciej strony to jest też zmaganie się oczywiście z chorobą psychiczną, z depresją. Bardzo poruszające są słowa w tych dialogach między Woolf i Plath, kiedy dotykają one takiej bardzo delikatnej materii, poczucia winy, winy za własną śmierć. No i wreszcie mamy trzecią postać, taką postać równoważącą te bardzo rozchuśtane emocje między dwiema wcześniej omawianymi bohaterkami i tą trzecią jest Ivana Trump. Pojawia się inny bardzo ciekawy kontekst twórczości, jest to wątek ghostwriterski, pisania anonimowo za kogoś, kto pisać nie potrafi, ale jest znany, z tego, że jest znany, więc jest celebrytą, może być też znany z pisania, chociaż nie pisze, bo pisać nie umie. Tak, bardzo to jest zabawne. Kobiecość jest ważnym elementem tej książki, jest wiodącym elementem. Tutaj widzę zresztą jakiś łącznik między koboldem a wadami snu. I bardzo mi się podoba feminizm Radki Denmarkowej. To jest feminizm bardzo inteligentny, głęboki. To nie jest odmiana feminizmu kuchennego. To jest bardzo świadome pochylenie się nad historią kobiet. To jest namysł nad ich rolami społecznymi w różnych momentach dziejowych i z dozą bardzo błyskotliwej ironii, ale też z wiedzą historyczną, no i z doskonałym zapleczem intelektualnym. Polecam, gorąco Wam rekomenduję i z czystym sumieniem. Wady snu, czyli 30 mrugnięć oka. Polecałam dzisiaj trzy książki, trzy bardzo różne książki w odmiennej stylistyce z różnych regionów geograficznych, także dla każdego coś innego. Mam nadzieję, że zanadto nie zakłóciłam Państwa majówkowego resetu i sięgniecie po którąś z tych książek, a jeśli czytaliście, to podzielicie się komentarzem. A tymczasem, kochani, resetujcie się dalej i zajrzyjcie do mnie za czas jakiś.